Kiedy Jacobor zdradził komplecie, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, wiecie. Wiecie, z Jacoborsami, słuchajcie, to jest, wiecie, to jest skomplikowana historia, nie? Bo tak, bo jakby... Po pierwsze trochę przekręcają moje słowa, po drugie się trochę ze mnie śmieją, bo powiedziałem, że mi się marzy, żeby Iseko Bors to była drużyna, która kiedyś zagra na Majorze. I oczywiście to nie jest nic dziwnego, że tak mówię, bo oczywiście, że mi się marzy coś takiego. Nie mówię, że Iseko Bors to będzie drużyna, która będzie grała za 3 miesiące na Majorze, czy za pół roku, czy za rok, bo to wszystko wymaga strasznie dużo pracy, wymaga na pewno przesiewu różnych zawodników, bo do tego trzeba się nadawać oczywiście. Więc wciąż liczę na to, że kiedyś ta organizacja no, znajdzie taki skład, który będzie się rozwijał i zagra na Majorze, nie? Oczywiście to do tego jest daleka bardzo droga i w ogóle. Bardzo dużo ludzi mówi, że drużyna Izaka jest przehypowana, że oni są przehypowani, że nie są tacy dobrzy i w ogóle. I oczywiście, słuchajcie, ta drużyna to jest najbardziej przehypowana drużyna na świecie w tym momencie. I to w 100% prawda, dlatego że jakby ja za nią odpowiadam, ja ją stworzyłem, więc odpowiadam też za tym swoim imieniem, nazwiskiem. Więc to jest jasne, że ma mnóstwo fanów i ma jakby stosunek fanów do wyników jest prawdopodobnie najwyższy na świecie. No nie ma drugiej takiej drużyny, która ma tyle fanów, a ma takie słabe wyniki na skalę światową, bo w skali światowej nie ma żadnych wyników tak naprawdę, więc oczywiście, że jest przehypowana jak 150, ale po to tworzyłem taką organizację, żeby stworzyć warunki. Więc wiecie, to, że Repo odszedł, no to oczywiście jego decyzja i w ogóle, ale sam mówił, że to była najlepsza organizacja, w jakiej grał, nie? Więc to mnie cieszy przynajmniej, nie? Że mimo tego, że gdzieś tam ja się też oczywiście zawiadłem na Repo, że nie był w stanie tego ze mną załatwić, ale też do mnie napisał i mnie przepraszał, więc jakby przynajmniej tyle. W każdym razie, no to wiecie, no to na tym mi zależało, żeby stworzyć taką organizację, która będzie stwarzała dobre warunki do gry Polakom i tyle. I wiecie, ja tak jak mówiłem, słuchajcie, ja z tego nie czerpię żadnych korzyści majątkowych, ja na Izaku Borsach w ogóle nie zarabiam nic. To jest drużyna, która ma na siebie zarabiać oczywiście ze sponsorami i tak dalej, po to, żeby stworzyć warunki. Prawda jest taka, że wiecie, no myślę, że to jest fajny projekt mimo wszystko. Oczywiście są ludzie, którzy są, nie wiem, hejterami, którzy mnie nie lubią, nie szanują. Rozumiem całkowicie, nie trzeba mnie lubić. Nie wiem, jak ktoś nie chce mnie szanować, to niech nie szanuje. To wiecie, wszystko jedno. Nic na to, nic nie zrobię, nie będę na tego żadnego wpływu. Ale właśnie, ale uważam, że to jest, słuchajcie, dobry projekt dla sceny całej CS-a. Więc właśnie. Nie żałuję, słuchajcie, że wziąłem Repo do teamu, dlatego że ja nie żałuję swoich decyzji, nie? To jest, słuchajcie, to jest nauka życia tak naprawdę, nie? Jak się pewnie... Tyle się żarówek wyczerpało, cholera jasna, kurde, już mi ledwo ten... żarówki kupić. Wiecie, kwestia jest taka, słuchajcie, że jakby wiele osób mnie ostrzegało przed Repo i tak dalej. No bo miał jakąś tam opinię na rynku. Na scenie CSGO, ale absolutnie nie żałuję, słuchajcie. Ja uważam, że z takich rzeczy trzeba wyciągnąć pewne lekcje i tyle. I na pewno od Repo też się chłopaki mogli dużo rzeczy nauczyć i tyle. Repo to jest na pewno bardzo utalentowany zawodnik, dobry in-game leader, no ale też, jak widzicie, no gdzieś tam są z nim różne problemy i tyle. Więc wiecie, no prawda jest taka, że... Prawda jest taka, słuchajcie, że... Że takie, że trzeba jakby wyciągać wnioski z takich rzeczy, i trzeba iść dalej. Trzeba, słuchajcie, porażki przekuwać w sukcesy i liczę na to, że jakby takie rzeczy... No to na pewno dla mnie był cios przede wszystkim, słuchajcie, no to dla mnie była smutna sprawa, że tak się stało, nie? Nie, ale nie piszcie mi, słuchajcie, żadnych takich rzeczy, kurczę, bo to jest patola. Nie chcę takich, słuchajcie, nie chcę żadnych, kurde, takich tekstów, nie chcę żadnego hejtu na Repo. Podjął taką decyzję, słuchajcie, dorosłą decyzję i tyle. Ja absolutnie, słuchajcie, nie wiem, nie lubię go, nie lubię go za to ani nic. Czułem żal, że oczywiście ze mną o tym nie pogadał, że nie byliśmy w stanie dojść do porozumienia, bo to jest gość, któremu zaufałem na samym początku, a który moje zaufanie zawiodł. Ale absolutnie, słuchajcie, kibicuję mu dalej, liczę, że będzie w stanie znaleźć taką drużynę, z którą będzie osiągał sukcesy, bo to jest ogarnięty gość i naprawdę on może osiągnąć dużo, nie? Więc proszę, słuchajcie, bez żadnych hejtów. Ja, słuchajcie, nie jestem pokłócony z Repo, to nie jest żadna drama. Naprawdę, ja szanuję jego decyzję, nie chciał grać, uważał, że ta drużyna nie ma przeszłości. W 100% szanuję jego słowa i tyle, nie? Jedyne co, no to jest mi smutno i przykro, że gdzieś tam po tym co ja włożyłem w PR w ogóle Repo przecież na scenie, no to później dostaję post na Facebooku. To było słabe i zresztą chyba sam sobie zdaję z tego sprawę i tyle, ale też mi za to przeprosił, więc spoko, nie? Więc spoko. No, tak. Ale nie, absolutnie trzymam za niego kciuki, czy sobie znajdzie drużynę taką, z którą będzie mógł się rozwijać i tyle, nie? Repo to jest naprawdę utalentowany zawodnik i uważam, że może dużo osiągnąć. Oczywiście nie wiem, jak to będzie u niego ze zniewaleniem teamu, no bo widzicie, że tutaj
po prostu z dnia na dzień nagle podjął decyzję i tyle. Ale jak się uda mu znaleźć drużynę, to będę trzymał też za niego kciuki, bo tak jak słuchajcie, mówię, tak jak nie wiem, ostatnio mi ktoś napisał, że Izakoborcy to są słabe, że tutaj AGO Gaming to prześcignęło w Izakoborcy daleko i oczywiście zgadzam się, AGO Gaming to jest, uważam, w tym momencie naprawdę mocna drużyna i w tym momencie, jeżeli chodzi o polskie drużyny, poza Virtusami oczywiście, to jest drużyna, która ma szansę osiągnąć moim zdaniem najwięcej, dlatego że trenują od tego miesiąca dwóch, czy nie, no już może dwa miesiące, tak, grają sobie z takim składem i naprawdę osiągają bardzo dobre rezultaty, pokonali kurde zwycięzcę Majora, byli o krok od awansu do Elite Premier. Więc to są naprawdę rewelacyjne wyniki i naprawdę, słuchajcie, ja się z tego mega, mega cieszę. Furlan to jest przecież, kurczę, mój były teammate, z którym grałem z rok czy dwa lata w klanie, w Source'ie i w Globalu. Więc ja mu naprawdę, ja mu mocno kibicuję, liczę na to, że Furlanowi się uda dojść dalej. No jeżeli po takim krótkim okresie czasu są w stanie się rozwijać, no to widzicie, że to jest drużyna, która gdzieś tam czuje chemię, która się rozwija i dla mnie to jest super. Ja kibicuję wszystkim drużynom, słuchajcie. Tak samo kibicuję Kinguinom, tak samo kibicuję Pride, tak samo kibicuję Pompa Teamowi, bo naprawdę cieszę się ze wszystkich wyników. Oczywiście najbardziej kibicuję moim, bo to jest moja organizacja, ale to, że mam teraz swoją drużynę, nie znaczy, że nie kibicuję innym polskim drużynom, bo dla mnie zawsze się liczył rozwój polskiego e-sportu i polskiego CS-a. Zresztą, nie wiem, no można sobie mówić o mnie różne rzeczy, naprawdę, można sobie mówić różne o mnie rzeczy, że nie wiem, że tu się sprzedałem, że tam jestem beznadziejny, że tylko Gimbaza mnie ogląda, ale kurczę, nie można mi powiedzieć, że nie rozwijałem CS-a w Polsce, bo przyczyniłem się do tego rozwoju w Polsce, tego CS-a, jak mało kto, myślę. Nie mówię, że jako jedyny i tak dalej, bo to bo oczywiście na świecie się wyłożyło bardzo dużo składników, ale uważam, że się przyczynił do tego mocno i cały czas będę starał się rozwijać polskiego CS-a. Myślę, że ta organizacja też jest krok do tego, żeby rozwijać organizację, żeby rozwijać polski e-sport i polskiego CS-a. A teraz uważam, że ten rok 2017 to jest w ogóle najlepszy rok w historii polskiego CS:GO, bo powstają takie zespoły, formują się takie składy i zobaczmy, co się dzieje. No w tym momencie, widzicie, mamy... No jest Virtus Pro, o tym w ogóle nawet nie trzeba mówić, nie? Z Kinguinami to tam jest różnie, tam oni mają różne problemy, bo oni już byli dwa poziomy wyżej niż są teraz niestety, więc oni tam muszą rozwiązać swoje różne wewnętrzne problemy, więc tak, ale zobaczcie, poza Virtus Pro i Kinguin, drużynami, które walczą w Europie oczywiście regularnie, tak? Ale patrzcie, no teraz jest Pride, które się mocno rozwinęło z Minisem na czele, prawda? Jest AGO Gaming, które naprawdę wystrzeliło niesamowicie mocno i dla mnie to jest skład, który naprawdę będzie osiągał duże sukcesy. I teraz dalej, patrzcie, no jest, może nawet nie ma co tutaj rozgadać o Izakoborcy, bo teraz to będą różne zmiany, nie wiem, zobaczymy, co to będzie, trzeba znaleźć zawodnika, zobaczymy, jak to dalej będziemy robić, musimy sobie wszystko omówić, co jak. Ale właśnie, ale jest... Właśnie muszę zobaczyć, żeby mecze nie przespać, ale nie, dobra, tam trwa jeszcze jeden meczek. Ale w każdym razie jest przecież tak, jest Venatores, który już jeździła na europejskie lany, no tam akurat im nie poszło specjalnie, ale Venatores to jest też drużyna, która się rozwija. Z Patitkiem na czele, który dla mnie to jest jeden z największych talentów na polskiej scenie. Jest Pompa Team, w tym momencie już tak po zmianach, no to jest Pompa Team, która przecież no też ma świetnych zawodników, ma LTN-a, który też po prostu jest katem, nie? Niesamowitym. A którego tak by the way przed sekundką pokonałem na cashu 16-14. No i też tam trochę fragów nastrzelałem, więc też myślę, że jestem talentem. Czasami są takie organizowane, wiecie, na przykład biegi 70-letnich dziadków, na przykład takie, wiecie, sprinty. To ja myślę, że też w takich rzeczach będę mógł występować, tylko że w CS-ie. Ale to nieważne. Więc właśnie, więc słuchajcie, więc jest Pompa Team, no jest Izakoborcs. No to wiecie, no są takie kolejne trzy zespoły, powiedzmy, które walczą, nie? No i jest kilka jeszcze takich zespołów, które gdzieś tam zaczyna walczyć, nie? No, to są takie składy, które na pewno się będą formować. A, jest Atakiren teraz jeszcze, przecież Pit wrócił, z tego się mega cieszę, bo dla mnie to był też jeden z najlepszych zawodników na scenie CS:GO. Było mi naprawdę smutno, że gościu odchodzi na emeryturę, bo to jest człowiek, który przecież był na dwóch majorach, który grał z chłopakami przecież jeszcze w Vext, czy tam HG. Może wejść, gdzie już nie grał. To jest zawodnik, który przecież na Mistrzostwach Świata zajął drugie miejsce z polską reprezentacją i był bardzo utalentowany zawodnikiem. No i zobaczcie, gościu wraca po przerwie, nie wiem, od CS-a ilu, 3 miesięcy, 4 i pokonuje ze swoim zespołem AGO Gaming 16-2. No to nie jest przypadek, nie? Więc jeszcze Atakiren jest takie mocne. No. Więc to są takie zespoły, które mogą walczyć, nie? Teraz kolejne zespoły się formują. Dzisiaj widziałem newsa o tym, że jest ten Team Sanego, Sorena, Sydney'a, Full Speed'a. Więc kolejny taki zespół, który może coś osiągnąć. Nie pamiętam, kto tam jest kolejny. Więc słuchajcie, no... Więc kurczę, no to jest naprawdę, to jest najlepszy rok w historii polskiego CS-a, żeby się rozwijać i mam nadzieję, że te zespoły będą wypływały na te europejskie wody. Bo to jest spoko. Rozmawiałem z Kamilem też, słuchajcie, bo wiecie, no jakby u nas było tak, że...
Na początku w ogóle jak był Stomp, Luli i Nex, to już dogadaliśmy się z Patitkiem i Patitek już miał być zawodnikiem numer 4 i szukaliśmy jednego gracza, który będzie jednocześnie prowadzącym, nie? Był pomysł Mono, który już był w Pompa Teamie, więc to jakby odpadło. No i później na IEM gdzieś tam się zgadał Nex właśnie z Repo i z Kamilem akurat, no ale Repo i Kamil byli nierozłączni, nie? To był taki duet, którego się nie dało rozłączyć i powiedzieć, że albo oni razem, albo żaden z nich. Więc wiecie, no to była jakby super opcja, no nie, mimo że oczywiście wiele osób mówiło o tym, że Repo to nie, bo to i tamto, ale to była super opcja, bo to było dwóch zawodników bardzo doświadczonych, nie? Repo, który już tam grał na kwalifikacjach do Majora, przecież tych offline'owych, Kamil, który zresztą razem grali w Pride przecież i tam też już przecież walczyli na SWC chociażby i już byli zawodnikami doświadczonymi, którzy rywalizowali jak równy z równym z G2, z Gambit, z takimi zespołami, więc dla mnie to była super opcja, więc niestety mimo tego, że byłem wielkim fanem talentu Patitka i na pewno chciałbym, żeby się rozwinął, no to postanowiliśmy, że bierzemy Kamila i Repo, no bo to da na drużynie najwięcej. To da więcej niż Patitek i ktokolwiek, nie? Nawet, nie wiem, Mono na przykład. Więc taki duet dałby drużynie najwięcej, bo i zawodnicy będą z tego korzystać, będą się uczyli i cała drużyna tym zyska, bo bardzo szybko jakby ta drużyna będzie mogła walczyć w Polsce o te najwyższe lokaty. No i faktycznie już na pierwszym lanie przecież zajęli drugie miejsce w Częstochowie i tam przegrali z Pompa Teamem akurat. No ale wracając do rozmowy, to ja nie wiem właściwie, co ja chciałem powiedzieć. A właśnie, więc też oczywiście bałem się, co będzie w takim razie z Kamilem, który był jakby duetem z Repo, ale na szczęście Kamil zostaje, więc dla mnie to jest spoko, jak z Kamilem już rozmawiam, bo dla mnie Kamil to jest gościu, który naprawdę robi taką robotę. Wiecie, generalnie jest tak, że jak jest polska scena i są mecze, które się ogląda, to tak, po pierwsze i komentatorzy często, i widzowie szczególnie, jak oglądają mecz, to widzą tak, stoisz na pozycji, strzelisz, zabijesz gościa jednego, dwóch, trzech, jesteś super, nie? Nie zabijesz, to do wymiany. Tak to niestety jest, tak jest, nie wiem, no z każdym meczem, który się ogląda w Polsce, to ja widzę cały czas, że to jest po prostu czarno albo biało, nie? Bo ludzie widzą tylko fragi i to jest duży problem, słuchajcie, to jest duży problem u zawodników też, bo często właśnie nie osiąga się sukcesu przez to, że widzisz CS-a tylko tak, że zdobywa się fragi. A tutaj na przykład Mati, który wszedł do zespołu za Stompa, mimo że Stomp jest mega skillowym gościem, ale Mati wprowadził do zespołu dużo takiej świeżości, dużo takich fajnych rzeczy, nie? Bo mimo tego, że Stomp był mega skillowy, to z Mati miałem wrażenie, że ta drużyna nawet grała lepiej, mimo tego, że w ogóle z nim nie grali wcześniej, nie? Dlaczego? Mimo że Stomp oczywiście indywidualnie jest, kurde, no gościu jest niesamowity, no, ja strasznie żałuję, że Stomp skończył karierę gracza, bo uważam, że on mógłby się mega nauczyć, mógłby się mega rozwinąć, ale to też wymagałoby wielkiej pracy od niego, ale w każdym razie Mati dawał więcej drużynie, bo miał różne pomysły, tak jak, nie wiem, podsadzić się, rzucić flesza, sprawdzić pozycję, przejąć kontrolę na mapie, tu, tutaj, tam, ci zajęli tą pozycję, to my zajmiemy inną, wiesz, to są takie rzeczy. I takim właśnie też zawodnikiem jest Kamil, to jest gość, który, widzicie, jak on wychodzi na bombsite, nie wiem, jak się gra w Tero, czy gra się w CT, to nie jest gościu, który mówi sobie, kurwa, dobra, jest gościu na tej pozycji, bo dostaje info, nie wiem, na cashu, wchodzimy na B, Kamil dostanie info, gościu jest na headshocie, nie, to Kamil, to nie będzie gość, który zareaguje od razu jak, nie wiem, nie będę różnych porównań nie używał, bo to może nie na to miejsce, ale właśnie, ale Kamil to nie jest gościu, który ci wejedzie na pozycję, on będzie szukał tego headshota, będzie szukał fragów, on nie szuka fragów, on stara się wykonywać czarną robotę, to jest taki Makelele z Realu Madryt. Jak Real Madryt, słuchajcie, w tym 2002-2003 roku, jak tam dominował, jak wygrywał Ligę Mistrzów i w ogóle, i Ligę Hiszpańską, to właśnie Makelele był czarnej roboty, nikt go nie doceniał, później Makelele odszedł i nagle w ogóle zaczęły się czarne lata Realu Madryt. I właśnie. I Kamil to jest taki zawodnik, który jest od czarnej roboty, to jest gościu, którego się moim zdaniem bardzo nie docenia w tych meczach, a kiedy ja patrzę sobie na jego grę, szczególnie kiedy tam byłem na trenerce, na przykład wchodziłem jako coach i patrzyłem, co on robi, albo czasami właśnie podczas oglądania meczów, nawet na streamie i widziałem, jak on się zachowuje podczas tych różnych akcji, to uważam, że bez niego ta drużyna by kompletnie się rozpadła, nie? W sensie, on to wszystko trzyma, tak? To są takie... Kamil to jest taki gwóźdź. A właściwie gwoździe, no nie? Czyli są różne deski w drużynie, prawda? I Kamil to jest taki gwóźdź, który tutaj trzyma i tutaj trzyma. Jakby nie było tych gwoździ, to wszystko by się rozleciało, nie? No. O, no właśnie, Neo jest takim super przykładem, że to Kamil mówi, że Neo to jest jego jakby taki tam idol CS-owy. I w ogóle, i faktycznie tak jest. To tak samo jest z Neo, to jest gościu, który... nie jest już w takiej formie, w jakiej był w 1.6, czy może ta gra mu tak nie podeszła jak 1.6 na przykład, bo w 1.6 no to był najlepszy zawodnik świata absolutnie, to był gościu, który był w ogóle poziom wyżej niż wszyscy, bo czuł niesamowicie grę, niesamowicie strzelał, robił różne roboty. Tutaj jakby on
Neo przyjmuje też takie trochę niewdzięczne role, podobnie jak Taz zresztą. Wiecie, to są zawodnicy, którzy odpuszczają, którzy nie, oni nie potrzebują fragów, słuchajcie, Neo nie potrzebuje robić 30 fragów na mecz, 20, on może sobie zrobić swoje 10, ale on będzie pilnował pleców, on będzie pilnował różnych pozycji, on będzie rzucał flashy swoim kolegom, on będzie starał się robić kontrolę, będzie starał się myśleć za swoich zawodników, bo kiedy Neo prowadził, to często widziałem takie akcje, że właśnie no po prostu prowadził swoje kumpli za rączkę, kiedy się oglądało właśnie mecze Virtus Prospova, więc takie rzeczy są, nie? Nie mówię, że Neo jest słaby absolutnie, słuchajcie, Neo to jest bardzo skillowy zawodnik przecież, to absolutnie, tylko jakby są różne role w zespole i trzeba o tym pamiętać, nie? To nie jest tak, że skompletujesz sobie drużynę samych hejmerów, no mówię wam, jakbyśmy wzięli sobie drużynę, nie? Załóżmy tak, bierzemy tych talentów z Polski, bierzemy drużynę, robimy drużynę z Patitka, LTN-a, Toma na przykład jeszcze, który jest mega skillowy, bierzemy sobie, nie wiem, jeszcze Luli Guzmana, który też jest aimowo strasznie mocny i nie wiem, kogo tam jeszcze sobie można wziąć, jakiegoś takiego zawodnika i grubego sobie weźmy na przykład, nie? Mamy taką piątkę zawodników i ci goście będą strzelać super głowy, ale tam nie ma ludzi od czarnej roboty, nie ma ludzi do pomysłów. Są takie różne rzeczy, oczywiście ci zawodnicy już są doświadczeni, ale uważam, że taka drużyna złożona z takich samych zawodników, znaczy jakiegoś tam jednego snajpera można sobie wziąć, to nie wiem, Nexa za Lubiego na przykład. Taka drużyna moim zdaniem za dużo by się nie osiągnęła. Oczywiście by wygrywała mecze z tym tierem trzecim z Polski czy coś, ale Lanów by nie wygrywali imo w takim składzie, bo po prostu nie byłoby prowadzących, nie byłoby tego, jak się dopasować do stylu przeciwnika, nie byłoby przejmowania pozycji, nie byłoby kontroli na mapie, nie byłoby taktycznego jakiegoś tam grania i jakieś tam lepsze zespoły na pewno by to byli w stanie zmiażdżyć, nie? Przecież często nawet jak graliśmy sobie PPL-a, to, nie wiem, był raz taki meczek, kurde, strasznie fajny meczek, taki podręcznikowy. Zagraliśmy emeryckim składem w ogóle, nie? Byłem ja, Destru, Jerzy Janowicz i Myth i tam był jeszcze trochu bodajże, czyli nasza taka piątka. I tam graliśmy, kurde, na jakiś taki młody zespół, tam był Patitek, nie pamiętam, kto tam jeszcze grał dokładnie, ale to było z czterech jeszcze takich skillowych gości. Przegraliśmy ten mecz oczywiście 14-16, ale jakby oni nam strzeli głowy, my staraliśmy się myśleć i grać taktycznie i naprawdę byliśmy blisko tego, żeby to, ten mecz wygrać. Przegraliśmy jakąś głupią jedną rundę i tyle, ale... Ale no. Nie chcę się Piotrek dopiec czy coś, ale dużo osób mówiło, że repo jest taki jest i teraz Szambo wywaliło, jak widzisz. To nie jest tak, że Szambo wywaliło, czy tak jak powiedziałem, no słuchajcie, ja jakby zaufałem repo, mimo tego, że ludzie tak mówili, bo wierzyłem w to, że będą w stanie jakby pociągnąć całą grę drużyny i tak faktycznie było. To, że tak się stało, trudno. Byłem na to przygotowany też, że tak się może wydarzyć i tyle, no. Jest mi oczywiście smutno, ale przecież życie się nie zawala kompletnie i tyle, no. Będziemy szukać zawodnika i zobaczymy, no. Today.